Dzień dobry! Matko, jak ja się odzwyczaiłem od używania kamery i od mówienia dzień dobry! 17 dni, tyle mnie nie było. 17 dni, nie wiem czy za długo, czy za krótko. Znaczy, na pewno rewolucyjna przerwa w nagrywaniu w historii mojego kanału, który właściwie teraz jest wrzesień, stuknęło mu 4 lata. Znaczy, no niedługo, to nie tak, że 4 lata we wrześniu. No, jeszcze za chwilę, ale już będzie. I dużo rzeczy. O Jezu, nie zdążę opowiedzieć wszystkiego w ciągu 30 minut, więc zrobimy sobie 2 nagrania, 3, może 4, a może 5. W zdecydowanie lepszym nastroju jestem. Przerwa była mi bardzo potrzebna. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości, za wszystkie komentarze ze wsparciem. Te bez wsparcia też dziękuję, też się przydały. Chociażby po to, żeby wiedzieć, co za kim się kryje czasami. Ale mało ich było. Mówię o takich, takich tam. No, a 17 dni, prawie 3 tygodnie, skutkujące wieloma rzeczami. Ja mam, znaczy teraz gwoli wyjaśnienia czemu. Ja mam taką niesamowitą wadę, bo to zostało okrzyknięte wadą, nawet ja uznałem w końcu, że to jest wada. Ja jestem Zosia Samosia. Potworna. Potworny Zoś Samoś jestem, a mianowicie kiedy zaczynam mieć jakieś kłopoty, albo zaczynam się z czymś zmierzać, albo mam jakieś wyzwania, ja nie lubię słowa problem, wolę słowo wyzwanie, mam jakieś wyzwanie, to się zamykam we własnym kręgu i próbuję wszystko rozwiązać sam. Nie potrafię i nie umiem, nie potrafię i czasem często nie chcę przyjmować pomocy, bo uznaję to za oznakę swojej słabości. To znaczy, ja tak mam po prostu, że pozwolenie na czyjąś pomoc, żeby ktoś coś za mnie zrobił, załatwił, pomógł mi w czymś, nawet dał mi coś, ja to uznaję, pozwolenie na to uznaję za przyznanie się do porażki mojej. Że coś mi nie wyszło, że z czymś nie dałem sobie rady, że jestem za słaby, żeby coś przeprowadzić samemu, żeby poradzić sobie z własnymi bolączkami. I to jest złe. Ja uznałem, że to jest złe. Nawet zacząłem nad tym pracować, mało skutecznie, bo ciągle tkwi w mojej głowie jedno, jeżeli pozwalam sobie pomagać, to znaczy, że jestem słaby. Przyzwyczajony do tego, że całe swoje właściwie dorosłe życie zawsze uznawałem siebie za bardzo silną osobę, przyznanie się nagle po jakimś czasie, że kurwa, zmagałem się z czymś i nie dałem z tym kompletnie sobie rady, dałem kompletnie dupy, wylądowałem na podłodze, dosłownie i w przenośni, z mordą w błocie i nie pozwalam sobie pomóc z tego wyjść. Bo uznam to za słabość. Idąc z logicznym rozumowaniem, to wolę się utopić w błocie, niż pozwolić komuś, żeby wyciągnął mi głowę z tego błota. Taki jestem. No i zmieniam to pomału. Pytanie brzmi, ilu z was też takich jest? Bo ja uznałem to już i zaakceptowałem fakt, że takie moje zachowania są złe. Przepraszam za te czerwie, które drą się w tle, ale jak wiecie pewnie z poprzednich odcinków, ja mieszkam obok szkoły podstawowej. Czerwie, czyli dzieci. Tak, to są czerwie, bo one się strasznie drą, nie wiem czemu. Tam czasami ja mam wrażenie, mam ochotę wyjść z domu i zobaczyć, czy tam nie odbywa się jakiś gwałt zbiorowy albo palenie na stosie, bo one się tak drą po prostu. Ale tam, dobra, niech się drą, to ich prawo młodzieńcze. Natomiast ja już zaakceptowałem fakt, że to jest złe i zacząłem pomału przyjmować pomoc, za którą bardzo dziękuję, bardzo tym osobom, bardzo, które z tą pomocą zgłosiły się w sposób bardzo... Taką pomoc właśnie zacząłem przyjmować i akceptować. To była pomoc bardzo dyskretna. To była pomoc bez pytania o to, czy mi pomóc, tylko po prostu mi pomogli. To była pomoc bez wymagania na mnie o to, żebym prosił o nią. Ja wiem, że to jest grzeczne poprosić, ale ja nie potrafię prosić o pomoc. Poprosiłem, ale to już w akcie naprawdę dzikiej desperacji, poprosiłem o pomoc kilka osób 2 tygodnie temu, kiedy rozgrywała się dosyć istotna z punktu widzenia moich warunków mieszkaniowych historia sądowa i dostałem tą pomoc. Poprosiłem i dostałem ją natychmiast. Nie było to wcale takie trudne, aczkolwiek dla mnie było. Sam fakt był trudny. No, czemu się znalazłem w takiej sytuacji, to jest zbiór tylu, ja to lubię to słowo angielskie, faktor. Lubię, bo ono tak ładnie określa. To jest zbiór różnych czynników, które się ze sobą nawarstwiały, aczkolwiek i w pewnym momencie się tak nagromadziły, że mnie przygniotły jak kamień. I to bardzo wielki. Zebrałem to do kupy teraz, na trzeźwo, to znaczy w sensie, że jak już
wyprostowałem sobie na tyle pewne rzeczy, że poczułem się komfortowo i bezpiecznie, że nadal jestem tutaj, że nadal mieszkam tu, gdzie mieszkam, że już nic mi nie grozi na razie. Znaczy na razie w takim sensie, że no nie, jest wyprostowane, że mogę się poczuć bezpiecznie. Więc zacząłem sobie to analizować. I słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie przekuł negatywów na pozytywy. A mianowicie, z całej tej ogromnej, gównianej sytuacji, w której się znalazłem, w sporej części z własnej winy, znalazłem pomysł na to, żeby, bo, ponieważ wiem też z waszych wpisów, z wiadomości, które otrzymywałem i otrzymuję, i z komentarzy, że jest grupa z was, którzy również są w podobnych sytuacjach depresyjnych, w podobnych sytuacjach, w których nagle wszystko przestaje się liczyć, albo przestaje się chcieć wychodzić z łóżka, albo zaczyna się mieć dosyć życia do tego stopnia, że ma się myśli samobójcze. Zebrałem to do kupy. Przemyślałem i nadal myślę, ale już przemyślałem sprawę do tego stopnia, że mając już wnioski gotowe z tego, dlaczego tak się ze mną stało, posiadając tą wiedzę, co mógłbym zrobić wcześniej, żeby tak się nie stało, albo co zrobić, kiedy się pewne sytuacje zaczynają w życiu wydarzać. One mogą być różne. Dla niektórych jest to utrata pracy, dla niektórych utrata partnera, dla jeszcze innych utrata mieszkania, dla jeszcze innych śmierć zwierzęcia, bliskiej osoby z rodziny. No, są różne faktory, naprawdę. Wszystkie one podciągnąłem pod mianownik wspólny pod tytułem jestem na emigracji i nie jestem u siebie. Czuję się wyobcowany, ale żyję w kraju, w którym żyję. Niezależnie od tego, jaki to jest kraj, nie jest on mój. Mieszkając w takim kraju jak Anglia, dosyć często zresztą dostaje się do zrozumienia, że nie jesteś tu u siebie i nigdy nie będziesz. Ale jednak decydując się już na życie i życie w tym kraju przez tyle lat, no chce się człowiek poczuć trochę u siebie. Doszedłem do wniosku, że przekuwając negatywy na pozytywy, zacznę urządzać warsztaty. Warsztaty na żywo, proszę Państwa. Taki dodatek, bo stwierdziłem, że warto zacząć się w końcu z widzami spotykać. I wymyśliłem sobie, że zorganizuję warsztaty pod tytułem Depresja emigranta, czyli jak radzić sobie bez psychotropów, będąc zupełnie samemu. Da się to zrobić? Znaczy zupełnie samemu w takim kontekście, że owszem, mam, ja na przykład dostałem pomoc z zewnątrz, ale nadal chcę z wieloma rzeczami być sam i sam sobie radzić. Rzeczy typu ktoś na przykład zaczął, ktoś mi podesłał pieniądze, żebym miał na przykład na zapłacenie prawnika, za co dziękuję. Nie chcę wymieniać imienia i nazwiska, bo wiem, że niektóre osoby sobie tego nie życzą. Ktoś mi pomógł z tym, że mnie podwiózł gdzieś. Ktoś mi pomógł z tym, że mi pomógł zrobić zakupy, kiedy, no bo miałem taki moment, że ja nawet nie, że nie mogłem wyjść z domu, ja nie chciałem w ogóle wyjść z domu, bo się wstydziłem. Pokazać gdziekolwiek, jakby mnie w ogóle tu wszyscy znali, wiecie. Ale takie myślenie. Skrzywione strasznie. Patrzcie, jak to szef bez butów chodzi czasami. I tą pomoc otrzymywałem, a jednak pomimo wszystko takie moje przekonanie, że z takimi pryncypialnymi rzeczami ja muszę postawić sobie czoła sam. Ale z tym stawić sobie czoła sam jest potrzebna też do tego wiedza. Dostałem sporo wsparcia takiego mentalnego. Mentalnego nie na zasadzie wszystko będzie dobrze, będzie okej, okay, zobaczysz, ej, weź się. Słuchajcie, najgorsze słowa, które mogłem w tym okresie, w którym byłem, leżałem z tą mordą w błocie, najgorsze słowa, które mogłem usłyszeć czy przeczytać, to było wszystko będzie dobrze, weź się w garść. Weź się w garść. Dla tych z was, którzy byli lub są na depresyjnym dnie samopoczucia, doskonale wiedzą, jak to działa. To działa dokładnie odwrotnie. Weź się w garść. Gdzie oczy, usta tego nie powiedzą, ale oczy proszą, pomóż mi. Podtrzymaj moją głowę powyżej tafli błota. Weź się w garść. Gdyby to było możliwe, to bym to zrobił. Czemu jestem z mordą w błocie? Bo nie potrafię się już podnieść. Nie chcę tej pomocy, ja wiem, jak to brzmi. I to największym problemem dla mnie było i nadal jest to. Nie chcę tej pomocy, a jej potrzebuję. Ale
ponieważ jestem dumny i ambitny, więc powiedziałem, zacznę urządzać warsztaty. Nie będę nikogo prosił, jak nie wiem, telewizję różnego rodzaju typu, nie chcę wymieniać z imienia, ale ciągle podałem swoje konto bankowe, wspomóż nas, bo my działamy dla twojego dobra. Nie, ja nie chcę wspomóż mnie, bo działam dla twojego dobra, tylko weź udział w moich warsztatach, albo kup suplementy diety, które zacząłem sprzedawać od niedawna, żeby zarabiać na własne życie jeszcze więcej niż wcześniej. I przede wszystkim zmieniłem opcję zarabiania, która mi się bardzo podoba, bo jednak handel w internecie to jest dokładnie to. Ja robiłem wcześniej już tego typu rzeczy, ale handlowałem innymi rzeczami. Albo legalne. Te też są legalne. I stwierdziłem, że ja nie chcę prosić o jałmużnę, ja nie chcę prosić o datki. Pieniądze, które część z was mi podarowała, to są pieniądze, które ja oddaję. To nie, ja nie chcę darowizm. Nie. Ja mówiłem zresztą wcześniej, ja nie będę prosił o to, że wpłacaj na moje konto, wspomóż mnie, ponieważ generalnie bardzo tego potrzebuję. Ja nie chcę żyć z YouTube'a. Ten YouTube pozostanie taki, jaki jest. I wszystkie rzeczy, które na nim mówię, to będą rzeczy, które będą, nie będą obostrzone tym, że jeżeli mi nie zapłacisz, to nie nagram. Albo nie dasz mi datku, bo bym chciał sobie kupić coś nowego, na przykład kosmetyki, jak niektórzy. Nie. Dlatego robię warsztaty. Właśnie chciałem się też zapoznać z waszym pomysłem, ja z góry wiem, że będzie się podobał. Mianowicie dla tych z was, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, mamy dystans do siebie bardzo niedaleki, przynajmniej z Wyspy Głównej. Ja mieszkam w samym środku, czyli w Birmingham, więc do mnie dojechać można dosyć szybko. I urządzić sobie takie warsztaty. W takim właśnie kontekście. Depresja emigranta, samotność na emigracji i jak przeżyć to, a przede wszystkim przejść przez to samemu. Da się. Jeżeli ma się odpowiednie wsparcie wcześniej. Słuchajcie, mnie ta załamka była potrzebna chyba po to, żebym też kopnął sam siebie w dupę z wieloma rzeczami i ruszył na przykład projekty, które zaplanowałem sobie jakiś czas temu, a potem legły sobie w niepamięci trochę, bo się interesowałem coraz to nowszymi rzeczami, albo zapalałem się do czegoś, po czym pierwsza porażka, chociażby w zarejestrowaniu czegoś, na przykład spółki, już mnie zniechęcała. No tak się zdarzyło raz. Potem drugi raz się kopłem w dupę tak sam i już zarejestrowałem spółkę, ale właśnie chodzi o tą motywację. Kwestia motywacji. Te moje warsztaty mają być motywacyjne. Mają motywować do tego, że nie doprowadź do tego, żeby znaleźć się na dnie, żeby naprawdę potrzebować pomocy, tylko w momentach, kiedy już jest zwątpienie, żeby sam siebie automotywować. Motywować siebie samego, czyli automotywować. Tak. Informacje o tych warsztatach znajdziecie u mnie na facebookowej grupie Jakubowski 76 Gadam Gulubie. Linka znajdziecie oczywiście zaraz pod spodem. Już mam termin. To jest termin, który jest zaplanowany. Jest to termin zaplanowany na początek listopada. Właśnie będę się interesował wynajęciem sali. Znaczy, propozycję sali to ja już mam, bo ja sobie rozmawiałem przedwczoraj z takim moim znajomym, który wynajmuje salę. To są sale takie przy takim ośrodku kulturalnym tutaj w mojej dzielnicy. I to jest ośrodek kultury pewnej mniejszości etnicznej, hinduski. Ale to tam nie ma znaczenia, czy to Hindusi prowadzą, czy nie. Sale są dosyć tanie do wynajęcia i jest dosyć dobrze skomunikowane z autostradą niedaleko biegnącą, więc tym bardziej dla tych, którzy będą chcieli dojechać na takie jednodniowe warsztaty. Jest świetna lokalizacja. Sala nie jest droga, więc też nie będą duże opłaty. Przez co się przełoży na to, że cena samych warsztatów nie będzie duża, a ja na nich też zarobię na tyle, żeby na przykład mieć na życie. Dodatkowo. Oprócz tego, co robię. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy byli ze mną. Nie mówiąc mi weź się w garść. Przepraszam, ale trochę skopię osoby, które... Znaczy nie będę wymieniał nazwiska, ale trochę skopię hasło weź się w garść. Jeżeli chcecie dobić osobę, która jest w dole, która jest załamana, która widzi bezsens swojego działania, która leży właśnie z mordą w błocie, powiedz, jeżeli naprawdę życzycie jej wszystkiego najgorszego, wyszepczcie jej na ucho, weź się w garść. No, powiem wam, że nic mnie tak nie wewnętrznie nie zabolało, jak hasło od bardzo blisko znajdujących się wokół mnie osób, które mi powiedziały, weź się w garść. Jakby to było takie proste. Wiem, że trochę chaotycznie prowadzę dzisiejszą pogadankę. Może nawet wydawać się często sprzeczna, aczkolwiek nie jest. Ale odwykłem przez 17 dni od gadania w ogóle. Często rozmawiałem z psem. Zwłaszcza do gadania do kamery. Ale już kolejny odcinek będzie bardziej rzeczowy. I kochani, jest czwartek.
dzień bez majtek, więc czas pomyśleć o weekendzie, czyli o live'ach, które już wcześniej były zaplanowane, a które doszły do skutku w wersji kilku, a potem była cisza. Live'y się zresztą bardzo przydają, bo ja bardzo lubię z wami gadać na żywo, jest to fajna interakcja. Pomyślcie, kochani, o warsztatach. Warsztaty będą świetną okazją do spotkania się, do nakręcenia się samych siebie, do porozmawiania, bo do przede wszystkim wymiany doświadczeń związanych z tym, jak się mieszka na emigracji, jak radzimy sobie lub radzicie sobie z sytuacjami podbramkowymi, w których pewnie nie jedna z was się znaleźli. W czasie swojego mieszkania na rzekomo miodem i mlekiem płynącej emigracji. To tyle. Tytułem przywitania po 3-tygodniowej nieobecności. No i życzę wam takiego słonecznego dnia, jak ja mam dzisiaj, a teraz się właśnie wybieram z moim śpiącym przyjacielem najlepszym, czyli Hiltonem, który jest naprawdę bohaterem mojego domu. Ja jestem dalej płaczliwy, przepraszam. On wykazał więcej humanitarnych reakcji wobec mnie niż często bliskie mi osoby w tym czasie. Jego cierpliwość, ja nie będę wam mówił, co on robił w momentach, kiedy przez 2 dni nie wstawałem z łóżka, a on nie miał się gdzie załatwić, więc jak ktoś mi powie, że to jest tylko pies, że w ogóle pies jest tylko psem, to się absolutnie z tym nie zgodzę. Przede wszystkim on jedyny nie powiedział do mnie, weź się w garść. Natomiast lizał moją rękę dosyć często. Nie wiem, czemu akurat dłoń, ale widocznie coś tam znalazł. Kochani, życzę wam udanego dnia i cieszę się, że wróciłem. Ja się cieszę, że wróciłem. Nie wiem, czy wy się cieszycie, że wróciłem. Do usłyszenia wkrótce. Pa, pa.